Dzisiaj naszą kolejną podróż rowerkiem zaczynamy od kościoła Świętej Trójcy tu w Zielonej Górze. Tu będzie nasz początek. Przed nami trasa Kanowo, Buchałów, Dżonów, też ulica Wyszyńskiego właśnie. Trasa licząca około 30 km. Tu jest pomnik Jana Pawła. Pojedziemy najpierw chodniczkiem sobie, a potem wjedziemy sobie na szosę i szosą dojedziemy do Wilkanowa. Pogodę, jak widać, mamy piękną dzisiaj. Trzeba być w lutym najcieplej, bo około 10 stopni. Ale jak wyjeżdżałem z domu, to było gdzieś około zera, także jeszcze na pewno się ociepli. Mamy tu po drodze elegancką stację benzynową.
jedziemy teraz wzdłuż działek. A to jest droga na Żary. Dobrze, zobacz. Ktoś jedzie, nie jedzie. Możemy z powodzeniem jechać. Od razu tutaj z miasta wypadamy już do lasu. Znowu po prawej stronie mamy ogródki działkowe. Szosa wjedzie na Nowogród Bobrzański i Żary.